Witam w kolejnym nagraniu odnośnie budowy ogrodu zimowego. Dzisiaj zabieramy się za dach. Zapraszam. Zanim ruszę do pracy, krótka przedmowa, co będę robił. Otóż mój dach składać się będzie z tych oto krokwi, najdłuższe belki. I tutaj trochę będę miał problemu, ponieważ najchętniej wykonałbym to w warsztacie, ale się tutaj nie zmieszczę. One mają długość około 4 m 300 mm, czy 4 m 30 cm i miałbym problem, żeby tutaj w warsztacie tymi belkami operować. Mógłbym teoretycznie otwierać drzwi, ale musiałbym przestawiać maszynę. Jeśli zmieniałbym kąt, znowu musiałbym przestawiać, więc mój warsztat niestety jest zbyt mały do takich belek powyżej 3,5 metra. Mógłbym również do zacinania tych belek użyć dużych maszyn ciesielskich, ale ich w tym momencie nie mam. I miałem do wyboru albo poczekać na te maszyny takie dedykowane do tych zacięć i podcięć, które będę musiał wykonać w krokwiach, lub też pokazać Wam trochę inny styl pracy i wykorzystać te mniejsze maszyny, które mam na co dzień w warsztacie i mogę nimi pracować. Więc wybrałem tą opcję drugą, czyli pokażę troszeczkę mniejszymi maszynami, ale również jak sobie z tym poradzić. Co dalej? Te krokwie, tutaj rysunek, może gdzieś tam w zbliżeniu Wam pokażę. Oczywiście mają kilka podcięć, które będę musiał wykonać. Również mają takie wręgi do belek zamykających obszary międzykrokwiowe. I tam również będę musiał trochę popodcinać. Będę musiał pozaznaczać również na wszystkich krokwiach od razu miejsca, gdzie pojawią się belki wiążące wszystkie krokwie między sobą, tak aby te wszystkie krokwie ułożyć na stos i one będą czekały do momentu powstania wszystkich ścian. Wtedy wszystko mogę brać do góry i układać, mówię, jak klocki Lego, żeby już tam nic na drabinie nie mierzyć, wszystko mać wytrasowane. Także zabieram kilka elektronarzędzi, kilka narzędzi ręcznych i idziemy do pracy. Oczywiście nie zapominam o dokumentacji. Thank you.
Końcówkę kroki mam zaciętą. Wytrasowałem sobie zacios, który muszę wykonać na dole krokwi oraz jeszcze u góry krokwi, gdzie będzie oparte o belkę kalenicową. I teraz jedna tylko uwaga dla Was, dla tych, którzy wykonują takie zaciosy, aby nie zwracać uwagi, ile macie, jaki głęboki zacios macie wykonać z tej strony, tylko zawsze trzymajcie się wymiaru górnego, czyli nad zaciosu, ponieważ to Was interesuje, ile ta belka będzie wystawała, ile krokiew będzie wystawała nad belkę kalenicową, czy też belkę na górze ściany. Te belki, z których ja korzystam, KVH, ten wymiar tutaj jest trzymany. Na pewno jest 180 mm, więc tutaj teoretycznie nie musiałbym się tym przejmować, ale jeśli belka by miała nagle 182 mm albo 176 i trzymałbym się wymiaru zaciosu, wtedy miałbym problem, ponieważ deskowanie, które bym kładł na krokwie, zaczęłoby pływać. Jeśli natomiast będę trzymał się wymiaru nad zaciosu, czyli tutaj w moim wypadku 162 mm, wtedy na pewno będzie równo. Czyli biorę się za wykonanie tego zaciosu i teraz jak to wykonać? Skoro wszędzie mam ten sam ukos 10 stopni, wykonałem sobie taki prosty przyrząd. Może on wygląda dosyć dziwnie, ale ja go tak wykonałem, mógłbym troszeczkę go uprościć. Generalnie chodzi o to, aby ten przyrząd miał dwie płaszczyzny. Jedna płaszczyzna jest to płaszczyzna przyłożenia do belki, a druga płaszczyzna będzie płaszczyzną dla podstawy mojej frezarki, ponieważ wykonałem to frezarką. Nakładam na belkę. Tutaj jest płaszczyzna przyłożenia, tutaj będę to przyciskał, a tutaj będę frezował frezem palcowym i wybierał ten zacios. Cała praca to ustawienie tego przyrządu, przyciśnięcie belki, przesunę tylko trochę to dalej, przyciśnięcie belki do koziołków, żeby to nie odfrunęło i przymocowanie mojego przyrządu na belce, na krokwi. Tu jest jeszcze jeden zacisk. Tak, żeby to miejsce, gdzie będę wycinał zacios, żeby tutaj na pewno się to gdzieś nie ruszyło. I to wszystko. Mogę frezować. Myślę, że sposób na wykonanie takich zacięć jest ok. Kąty są zachowane, głębokości również i o to chodzi. Teraz potrzebuję jeszcze jeden przyrząd, ponieważ będziemy wykonywać takie oto, gdzieś tutaj pokażę, te belki wręgi na wprowadzenie tutaj takich belek zamykających te przestrzenie międzykrokwiowe i potrzebuję dwa kolejne przyrządy. Zobaczcie, co wymyśliłem. Wręgowanie z jednej strony wykonane i tutaj mam tą właśnie belkę zamykającą,
tak to będzie wstawiane i analogicznie muszę, ponieważ jest to krokiew środkowa, wykonać taki wręk jeszcze z drugiej strony. Dlatego też potrzebuję lustrzane odbicie tego szablonu. Trudno, musiałem wykonać dwa. Trudny on do wykonania nie był, więc nie ma większego problemu. Odwracamy. Dzień kolejny dobiega końca i jestem niepocieszony, ponieważ jest już późno i zostały mi, słuchajcie, 4 belki, żeby cały dach mieć skończony. Są to belki, dokładnie te i tutaj, sorry, ale kurde, lata tu jakaś osa jeszcze mi wpadła, nie lubię. 4 belki, które są dosyć
skomplikowane, wymagają dosyć sporo cięć, są zukosowane i jeszcze zukosowane, więc takie poprzekrzywiane rąby i dam sobie spokój, wykonam to jutro na spokojnie, żeby się nie pomylić. Nie chciałbym na sam koniec dać ciała. Krótkie podsumowanie. Te prace, które widzieliście w tym odcinku, zajęły plus minus 2 dni. Mógłbym to przyspieszyć zdecydowanie, jeśli użyłbym te duże maszyny ciesielskie, festule, które widzieliście, ponieważ mówię, nie zmieściłbym się do warsztatu z tak dużymi belkami i musiałem część rzeczy wykonać na dworze, ale później, kiedy wykonywałem końcówki krokwi, już tutaj na maszynach stacjonarnych, bach, 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 to idzie naprawdę szybko, ale również te przyrządy, które wykonałem i które Wam pokazałem, niesamowicie przyspieszają pracę i warto chwilę poświęcić na wykonanie tych przyrządów, później przyrząd zakładamy na belkę, frezujemy czy też wycinamy pilarką i to idzie naprawdę błyskawicznie. Tak sobie myślę jeszcze, co bym mógł Wam powiedzieć. Patrzę wokół siebie. Słuchajcie, ten oto kątownik nastawny, rewelacyjny z tym przesuwaniem liniału. Używałem go przy tych kątach dosłownie cały czas. Z chęcią miałbym jeszcze jeden albo dwa, bo rewelacyjnie się spisywał. Bardzo, bardzo użyteczne narzędzie. Innym kątownikiem, który również widzieliście, był duży, profesjonalny kątownik ciesielski. Bez niego wydaje mi się, że trasowanie tych linii nie miałoby sensu, ponieważ tutaj też mam kąt. Tutaj też mam kątownik, mogę ustawiać kąty. Jednak, jeśli mam skalę na kątomierzu tak dużą, a tak małą, ten jest niedokładny. Przy tym dużym kątowniku, kątomierzu, przy kątowniku, no również tutaj jest skala do ustawiania kąta. Genialna sprawa i te przetrasowywanie tych kątów było bardzo proste i też bardzo dokładne, na czym oczywiście mi zależało. Co dalej? Jak mówię, dzisiaj już teoretycznie kończę. Jutro zostaną mi jeszcze 4 belki do zacięcia. Wszystkie te belki również mam potrasowane pod kątem łączenia belek między sobą, więc to mi ułatwi później montaż tych belek między sobą. I praktycznie jeden z kolejnych odcinków to już będzie montaż pewnie ścian, ale to już w następnym filmie. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!